Witamy Was wszystkich z Brunowa. Niedziela, 1 sierpnia 2021 roku. Alerty RCB przyszły. Mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Prognozy są niepokojące. I tu już mamy rzeka Iłownica. W Brunowie rzeka dość kapryśna. 1. prawy dopływ Wisły poniżej tamy jeziora Goczałkowickiego. W ostatnim czasie znowu koronawirus dał mi się we znaki. Zaczęły mnie boleć uda, pity tak zwane, i trzeba było zastosować odpowiednie środki. Na szczęście nie tabletki, bo za tabletkami to gruncie po nieboże, i przestały boleć. Zobaczymy, jak to się przełoży na rajdę. Tak, to już Międzyrzecze Górne niestety kropi nam tu, czyli chyba prognoza się zaczyna sprawdzać. Tutaj jest restauracja widokowa, niestety pandemia ją chyba zabiła na sprzedaniu. Jeszcze Międzyrzecze Górne i moje kochane Ostrużnice tutaj zauważone w zeszłym tygodniu podczas rajdu z roboty. Są wodnych niezjot. Tam są krzeczki. Trochę ich tu zaś dojrzało od wczoraj. Fajnie. Widzicie, nawet rajzy z roboty się do czegoś mogą przydać. Tak, no to można powiedzieć, że kolejna dzienna dostawa witamin zapewniono. Bardzo smaczne. Fest. Także jadymy dalej. Deszcz przestał kropić, ale dalej się coś mroczy. Ale te Ostrużnice są tutaj mega, mega, super. I zobaczcie, że tu żaden autem praktycznie nie dojedzie. Bo tam potem ta druga jest przekopana. Tak, no to góry się nam odsłoniły znad kukurydzy. Taki oto fajny, sielski, wiejski krajobraz. Też kukurydza. Fajnie, super. A tu taka niespodzianka. Co my tu mamy? Kierownica, węże, fragment nawet deski rozdzielczej z auta. Magneti Marelli, to jest niedaleko ta firma tutaj. Proszę. Reflektory,
wszelki maści badziewie. Tutaj nawet jakiś wentylator. I powiem wam jedno, jakim trzeba być kompletnym debilem. Tam nawet jest zbiornik na płyn od spryskiwaczy. Trzeba być kompletnym debilem, żeby nie umieć sprzątać. Najlepiej to właśnie wywieźć, ciepnąć tu byle kaj, a niech się to leży, nie? Bo przecież mi to w chałupie nie zawadzą. A że wywalę to na jakieś pole tam komuś, to jego problem, nie? Ja jestem z miasta, to widać, to słychać i czuć. Powiem tak, no, czy on jest z miasta, czy ze wsi, w każdym razie jest pozbawiony jakiegokolwiek mózgu, rozumu i w ogóle jakiejkolwiek wszelkiej inteligencji. Powiem tak, że pies jest bardziej inteligentny od tego, kto to zrobił. Także no brak słów, na idiotów nie ma rady. Powiem tak, jakbych się dowiedział, kto to tutaj wywalił, to osobiście załatwiłbym sobie jaką przyczepkę i wywaliłbym mu to przed chałupę. Gnojowi jednemu, francowatemu. Bo takich ludzi trzeba tępić. Bo droga Mazańcowice, Międzyrzecze. Widać, robią się drogi w okolicy, w Międzyrzeczu. To już trzecia droga w ostatnich 5 latach. To dobrze, no. Szeroko jak widać, bardzo szeroko, chyba z 5 metrów albo 6 nawet. Także fajnie, niech się robią drogi. I niech ta, co jest koło mojego domu, też się w końcu zrobi. Bo ona się już 30 lat nie może zrobić. Tak, Międzyrzecze Górne, tutaj mamy taką ciekawą mozaikę. Ta mozaika przedstawia starą mapę naszych terenów tutaj. Widać Lgotka pisze, czyli Ligota, Miedzirzec, Stare Bielsko. Ja. Iłownica, Jankowicze. Fajna sprawa, mogliby to odnowić. Wadowicze, czyli Wadowice. Jest Porąbka, Bielsko, Stare Bielsko, Mikuszowice, Miedzirzec, Lgotka. I Zarzice, Zarzicze, czyli Zarzecze, czyli tereny, gdzie jest Zalew Goczałkowicki. Rzecza na Rudzice jadymy, ale trochę inną drogą. Burze na horyzoncie, że robi się ciekawie. O kurczę, trzeba będzie chyba jednak 5% zawijać do chałupy. No, teren tutaj fajny, taki widokowy. Kościół ewangelicki w Międzyrzeczu Górnym. I tam trochę Beskidu Małego, Beskid Śląski i coś, czego dzisiaj się musimy obawiać, a jest dopiero 10 rano. I to nie wskazuje nic dobrego. Ale są alerty, są ostrzeżenia. Tak więc roba nie kręci się nigdzie daleko, żeby mnie tutaj żadne nieszczęście nie spotkało. Tutaj jest taki brud przez rzekę Jasienicę. Ktoś tu jedzie. Więc trzeba się cofnąć. Spierniczą przed ulewą, która z pewnością mnie dopadnie jednak. No, jednak nieporozumieniem było zaczynać te rajdy. Siostra jest w okolicach Oświęcimia, pewnie prędzej czy później też skończy. Tak, no to jest to w Brunowie, jak widzicie.
Deszcze dopadły mnie i to jest deszcz, który prawdopodobnie będzie trwał cały dzień. Ja już jestem całkowicie przemoczony, jak widzicie, mokry, ale uznałem, że w Rudzicy już mnie tak zaczynało dopadać, że nie będę za bardzo... Oj, coś się tutaj obraz nam popierdzielił, zalało, nie zalało? Dobra, coś tutaj nie może złapać kontrastu. No, ja też to tak w rozmazanych barwach widzę dzisiaj, ten dzień. Były alerty RCB, były. No niestety musimy skończyć te rajzy, nie tak to miało dzisiaj wyglądać. Leje i to niesamowicie. 22 km, jeszcze jakiś kilometr do domu. Ale no nie ma sensu kontynuować tego w takiej pogodzie. Ja też nie oblekałem za bardzo kurtki, bo tak blisko do chałupy mam, że po prostu dłużej by to trwało niż ta rajza do domu. Jestem przemoczony, jest godzina 11 dopiero przed południem, a wyjechałem coś po 9. Ostrożnice zjedzone, wszystko naturalnie i naturalną kąpiel też musi być. No i cóż, no nie godomy. Spodziewałem się, że będzie coś fajnego. Niestety leje. RCB się sprawdzą. W Rudzicy nawet dwa razy zagrzmiało. No i cóż. Niesmak jest, ale dwa tygodnie wolnego daje nadzieję, że będzie lepiej. Jutro mamy zaplanowane pieniny. No i może być niestety odwołane to z powodu pogody, ale mamy dwa tygodnie czasu, więc coś zrobimy. A na razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na następnej rajdzie.